Kolejna inwestycja drogowa w powiecie mieleckim, remont dróg powiatowych relacji Grochowe, Sarnów, Ostrowy Baranowskie zakończona. Za blisko 2,5 miliona złotych został wyremontowany ciąg dróg powiatowych o łącznej długości 7 km 300 metrów. O takiej drodze w naszej miejscowości marzyliśmy od lat, mówią zadowoleni mieszkańcy Sarnowa w gminie Tuszów Narodowy. Zakres prac obejmował ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, warstwy wierzchniej ścieralnej, uzupełnione zostały również pobocza kruszywem łamanym. Jednocześnie wyremontowane zostały chodniki w miejscowościach Grochowe, Czajkowa i Sarnów. Jak ocenia Stanisław Lączak, starosta mielecki, inwestycje w infrastrukturę drogową nigdy nie miały się lepiej. To dobra passa. W ubiegłym roku, który był rekordowy pod względem takich inwestycji od wielu lat, udało nam się wyremontować 22,4 km dróg na terenie powiatu. W tym roku to już ponad 30 km. Łączny koszt inwestycji to 2 438 tysięcy złotych, z czego 60% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część dołożyło mieleckie starostwo. Odcinek Tuszu Narodowy Grochowe Sarnów, 7 km 304 metry odnowionej nawierzchni i równocześnie odnowione, przełożone chodniki w dużej części. W sumie tych chodników jest przełożonych 660 metrów. Jest to inwestycja, która zamyka się kwotą 2 400 38 tysięcy złotych, z tego dofinansowanie 60% z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest kwota 1 463 tysiące i 40% wyłożył powiat mielecki, to jest 975 tysięcy złotych. Jest to inwestycja okazała i myślę, że dobrze będzie służyła tutaj mieszkańcom gminy Tuszów Narodowych.